kraj roi się od szpiegów. Wszyscy Chińczycy mieszkający na Dalekim Wschodzie dostali szpiegowski paragraf 58.6 i zostali wtrąceni do północnych obozów na rychłe wymarcie. Ten sam los czekał Chińczyków, uczestników wojny domowej, jeśli nie zdołali zawczasu umknąć. Kilkaset tysięcy Koreańczyków zesłano do Kazachstanu, bo też byli o to samo podejrzani. Każdy obywatel sowiecki, który kiedykolwiek był za granicą, który zwolnił kroku przechodząc obok hotelu Inturist, który został uwieńczony na fotografii obok cudzoziemca, albo sam sfotografował jakiś budynek miejski, złote wrota w mieście Władimir, oskarżany bywał o to samo. Kto za długo się gapił na tory kolejowe, na wiadukt, na komin fabryczny, oskarżany był o to samo. Wszyscy tak liczni komuniści zagraniczni, którzy siedzieli w Związku Sowieckim, wszyscy wybitniejsi i pomniejsi kominternowcy, bez wyjątku, bez różnic indywidualnych, oskarżani byli przede wszystkim o szpiegostwo. Józef Tito ledwie uniknął tego losu, a Popow i Tanew, bohaterowie procesu lipskiego, oskarżeni wespół z Dymitrowem, też złapani po wyroku. Dla samego Dymitrowa Stalin przewidział inny kres. I strzelcom łotewskim, najwierniejszym bagnetom pierwszych lat rewolucji, wsadzanym pod rząd w 1937 roku, też zarzucano szpiegostwo. Stalin jakby odwrócił i zwielokrotnił słynną dewizę kokietki Katarzyny. Wolał zgnoić 999, niż przeoczyć choćby jednego prawdziwego szpiega. Jak więc można było zaufać rosyjskim żołnierzom, którzy naprawdę byli w rękach niemieckiego wywiadu? I co to za ulga dla oprawców z MGB, że ci walący tysiącami z Europy żołnierze wcale nie ukrywają, iż są dobrowolnie zwerbowanymi szpiegami? Co za uderzające potwierdzenia diagnozy mędrca nad mędrcami. Tuście nam, durnie. Paragraf i nagrodę już dawno dla was mamy. Ale tu czas zapytać, czy byli tacy, którzy nie poszli jednak na żaden lep? I nigdzie u Niemców nie pracowali w swoim fachu? I nie byli obozowymi ordenerami? I całą wojnę przesiedzieli w obozie jeńców, nie wytykając nosa, a jednak nie zmarli, choć to prawie nie do wiary? Na przykład majstrując zapalniczki z odpadków metalowych, jak inżynierowie elektrycy Mikołaj Andrzejewicz Siemionow i Fiodor Fiodorowicz Karpow, którzy w ten sposób sobie dorabiali. Czyżby nawet im ojczyzna nie wybaczyła pójścia do niewoli? Otóż nie. Nie wybaczyła. Zarówno z Siemionowem, jak i z Karpowem poznaliśmy się w Butyrkach, kiedy już dostali oni swoje regularne... Ile? Domyślny czytelnik już wie. 10 plus 5 kagańca. Będąc błyskotliwymi fachowcami, odrzucili oni jednak niemieckie propozycje, by pracować w swojej dziedzinie. A w 1941 roku młody lejtnant Siemionow poszedł na front ochotniczo, a w 1942 roku miał jeszcze u pasa pustą pochwę zamiast pistoletu. Śledczy nie mógł zrozumieć, dlaczego Siemionow nie zastrzelił się z tej kabury. A z niewoli uciekał on trzykrotnie. A w 1945 roku po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego posłano go do karnej kompanii. Wsadzono na skorupę czołgu, desant czołgowy. Wziął w ten sposób udział w szturmie Berlina. Otrzymał order Czerwonej Gwiazdy. I dopiero wtedy został ostatecznie wzięty pod klucz i dostał wyrok. Oto jest zwierciadło naszej Nemezis. Mało który z naszych jeńców przekroczył sowiecką granicę jako wolny człowiek, a jeśli w rozgardiaszu zdołał się prześlizgnąć, to wzięty był później, choćby w latach 1946-47. Jednych brano na punktach spędu w Niemczech, innych jakby nie zamykano od razu, ale od granicy byli oni już wiezieni w towarowych wagonach pod konwojem do jednego z licznych rozrzuconych po całym kraju obozów kontrolno-filtracyjnych. Obozy te
niczym nie różniły się od zwykłych, chyba tym, że ich mieszkańcy jeszcze nie mieli wyroków i powinni byli otrzymać je dopiero w obozie. Wszystkie te obozy mieściły się też przy jakimś zakładzie produkcyjnym, przy fabryce, kopalni, budowie i byli jeńcy, oglądający kraj przez takie same druty, przez jakie oglądali Niemcy, od pierwszego dnia mogli włączyć się w 10-godzinny dzień pracy. Po fajrancie, wieczorami i nocami poddanych kontroli żołnierzy przesłuchiwano i po to w każdym obozie była bardzo znaczna liczba oficerów operacyjnych i śledczych. Jak zwykle śledztwo zaczynało się od twierdzenia, że na pewno jesteś winien. Ty zaś, nie wychodząc za druty, powinieneś był wykazać, że nie jesteś winien. Mogłeś w tym celu jedynie powoływać się na świadków, innych jeńców. Ci zaś mogli być wcale nie w tym samym obozie, tylko za siódmą górą. I oto agenci operacyjni z Kemerowa posyłali kwestionariusze agentom Solikamska i ci badali świadków. Posyłali odpowiedzi i nowe pytania, po czym byłeś znów przesłuchiwany, z kolei jako świadek. Wprawdzie na wyjaśnieniach mijał rok czy dwa, ale przecież kraj nie tracił na tym nic. Toć co dzień wydobywałeś swoją porcję węgla. I jeżeli ktoś ze świadków złożył na twój temat jakieś niewyraźne zeznanie, albo jeśli twoi świadkowie już umarli, to mogłeś mieć pretensje tylko do siebie samego, to już trafiłeś do rubryki zdrajców kraju i sesja wyjazdowa trybunału wrzepiała ci twoją dychę. Jeśli zaś w żaden sposób nie udawało się zaprzeczyć, żeś jednak Niemcom tak jakby nie pomagał, a co najważniejsze, nie zdążyłeś zobaczyć na oczy Amerykan i Anglików, jeśli zostałeś wyzwolony nie przez nas, tylko przez nich, była to okoliczność bardzo obciążająca. Wówczas oficerowie operacyjni decydowali, jaki stopień izolacji ci się należy. Niektórym nakazywano zmianę miejsca zamieszkania. To zawsze burzy kontakty danego osobnika z jego otoczeniem, czyni go mniej odpornym. Innym wspaniałomyślnie proponowali pracę w WOHR, to znaczy w zmilitaryzowanej ochronie obozów. Zachowując formalnie wolność, człowiek traci jednak swobodę ruchów i osiedla się w głuszy. Trzecim zaś ściskali prawicę i, chociaż za samo pójście do niewoli taki człowiek właściwie zasługiwał na rozstrzelanie, humanitarnie pozwalali mu jechać do domu. Ale taki jeden cieszy się trochę za wcześnie. Wyprzedzając jego własny przyjazd, tajnymi kanałami specoddziałów poleciało już jego dossier do ojczystego grodu. Tacy ludzie i tak na zawsze już zaliczeni byli do nie naszych. I przy okazji najbliższej fali masowych aresztowań, na przykład w latach 48-49, szli pod klucz, choćby na mocy paragrafu o agitacji albo jakiegoś innego odpowiedniego. Siedziałem również z takimi. Ech, gdybym to ja wiedział, to była najpopularniejsza piosenka cel więziennych tej wiosny. Gdybym to ja wiedział, że tak będę powitany, że tak mnie oszukają, że taki los mnie czeka, czy w ogóle wracałbym do kraju? Za nic. Przedarłbym się do Szwajcarii, do Francji. Uciekłbym za morze, za trzy oceany. Zresztą, gdy jeńcy wiedzieli, też postępowali często tak samo. Wasylij Aleksandrow znalazł się w niewoli w Finlandii. Odnalazł go tam pewien stary petersburski kupiec. Sprawdził grzecznie personalia i powiedział: ojczulkowi pańskiemu winien byłem od 1917 roku znaczną sumę. Nie miałem jakoś okazji do zwrotu. Raczy więc pan ją podjąć? Stary dług to jakby znalezione. Aleksandrow po wojnie znalazł sobie miejsce w kołach rosyjskiej emigracji. Tam też wyszukał narzeczoną, którą pokochał naprawdę. Przyszły teść dał mu w celach pedagogicznych do przeczytania roczniki prawdy od 1918 do 1941 roku bez skreśleń, jak leci. Jednocześnie opowiadał mu historię potoków, mniej więcej tak jak tu w rozdziale drugim. A jednak Aleksandrow cisnął w diabły i narzeczoną, i majątek, wrócił do ZSSR i dostał, jak nie trudno zgadnąć, dychę i piątkę na przytarcie rogów. W 1953
w obozie specjalnym był szczęśliwy, mogąc zaczepić się jako brygadier. Co roztropniejsi korygowali. Omyłka popełniona została wcześniej. Nie trzeba było w 41 roku pchać się na pierwszą linię. Gdyby człowiek wiedział, to by w domu siedział. Trzeba było urządzić się na tyłach od samego początku, byłby spokój. Teraz oni są bohaterami. A już najlepiej, powiadali, było zostać dezerterem. I skóra cała, to już gwarantowane, i dychy im nie dają, tylko 8-7 lat. A w obozie żadnej funkcji człowiekowi nie odmówią. Dezerter to przecież nie wróg, nie zdrajca, nie polityczny, to swój człowiek, pospolitak. Odpowiadano im zapalczywie, że za to dezerterzy będą musieli wszystkie te lata odsiedzieć i zgnić w obozie, bo nikt im nie wybaczy, a dla nas amnestia niedługo będzie, wszystkich nas wypuszczą. Nie znali wtedy jeszcze głównego dezerterskiego przywileju. Ci zaś, którzy wpadli z tego samego 10 paragrafu, wzięci z własnego mieszkania albo z szeregów armii, ci często gęsto nawet zazdrościli. Diabli wiedzą, za te same pieniądze, takie same 10 lat, ileż to chłopaki ciekawych rzeczy widziały, gdzie ich tylko nie było. A my tak już zdechniemy w obozie, nie zobaczywszy nic prócz swoich śmierdzących schodów. Zresztą ci z artykułu 58-10 ledwie ukrywali swoje radosne przeczucie, że właśnie oni zostaną amnestionowani wcześniej niż wszyscy inni. Nie wzdychali, ech, gdybym to ja wiedział, bo wiedzieli, na co idą. Nie czekali ani zmiłowania, ani amnestii, tylko Własowcy. Długo już przed naszym nieoczekiwanym spotkaniem na więziennych narach wiedziałem coś o nich, nie mogąc ich zrozumieć. Na początku to było zmoczone wiele razy słotą i wiele razy wysuszone słońcem ulotki, zawieruszone w wysokich, trzeci rok niekoszonych trawach przyfrontowego pasa pod Orłem. Na ulotkach było zdjęcie generała Własowa i jego biografia. Nieostra fotografia przedstawiała facjatę na oko sytą i pewną siebie, jak u wszystkich naszych generałów nowej formacji. Prawda wyglądała inaczej. Własow był wysoki i szczupły, a na lepszych fotografiach można było dostrzec, że wygląda raczej na chłopskiego syna, który bywał już w szkołach i kupił sobie rogowe okulary. Z biografii mogło wynikać, że ta pewność siebie miała jakieś przyczyny. W latach, gdy szalała epidemia aresztów, Własow służył jako doradca wojskowy u Chiang Kai-sheka. Ale czy w ogóle można było wierzyć jakiemukolwiek zdaniu tej ulotki? Andrzej Andrzejewicz Własow urodził się w 1900 roku w rodzinie chłopa z guberni Niżegorodzkiej. Dzięki pomocy brata, wiejskiego nauczyciela, zdołał skończyć niższe seminarium duchowne w Niżnym Nowgorodzie, ale wyższego już nie skończył, zaczęła się bowiem rewolucja. Wiosną 1919 roku został powołany do Czerwonej Armii. Pod koniec tegoż roku był już dowódcą plutonu na froncie denikinowskim, a gdy skończyła się wojna domowa, był dowódcą kompanii i został w szeregach. W 1928 ukończył kursy wystrzał i został przeniesiony do roboty w sztabie. W 1930 wstąpił do WKPB, co otworzyło mu drogę do dalszej kariery. W 1938, już jako dowódca pułku, został wysłany do Chin w charakterze doradcy wojskowego. Niezwiązany, jak widać, z wyższymi kręgami partyjnymi i sztabowymi, siłą rzeczy znalazł się w tym stalinowskim drugim rzucie, który miał zastąpić wyrżniętych komand armów, komdywów i kombrygów. W 1939 roku dostał dywizję, a w 1940 przy pierwszych nominacjach na nowe, stare stopnie wojskowe dostał rangę generała majora. Z dalszego biegu wydarzeń zdaje się wynikać, że wśród generałów nowego rzutu, w znacznej części tępych i niedoświadczonych, Własow okazał się jednym z najzdolniejszych. Jego 99. Dywizja Strzelecka, znana dawniej jako najgorzej wyszkolona w całej Armii Czerwonej, wkrótce została przykładnie odznaczona orderem Czerwonej Gwiazdy. A na początku wojny nie została zaskoczona znienacka przez napad hitlerowski. Przeciwnie, podczas gdy trwał nasz generalny odwrót na wschód, dywizja ta
posunęła się na zachód. Odbiła Przemyśl i 6 dni go broniła. Szybko przeskoczywszy stanowisko dowódcy korpusu, Własow pod Kijowem w 1941 roku dowodził już 37. Armią. Z ogromnego worka kijowskiego wyrwał się na czele dużego oddziału. W listopadzie dostał od Stalina 20. Armię. Włączył się z punktu do bitwy na zachód od podmoskiewskiej miejscowości Chimki. Kontratakując doszedł do Rzewa i stał się jednym z tych, co uratowali Moskwę. W komunikacie Sowinformbiura z 12 grudnia kolejność nazwisk generalskich jest następująca. Żukow, Leluszenko, Kuzniecow, Własow, Rokosowski. Z typową dla tych miesięcy szybkością zdążył zostać zastępcą dowódcy frontu Wołchowskiego, Miereckowa. W marcu zaś, kiedy nasz sztab lekkomyślnie dopuścił do odcięcia drugiej armii szturmowej, starającej się przełamać blokadę oblężonego Leningradu, Własow objął jej dowództwo, gdy cała ta grupa była już w worku. Ostatnie zimowe szlaki nie ustąpiły jeszcze miejsca roztopom, ale Stalin zabronił cofania się. Przeciwnie, pchał do natarcia armię, która zapędziła się niebezpiecznie w głąb nieprzyjacielskich pozycji. Do natarcia po rozkisłych moczarach, bez zaopatrzenia, bez dostaw broni, bez pomocy lotniczej. Po 2-miesięcznym głodzie żołnierze tej armii opowiadali mi potem w butyrskich celach, że zdechłym, gnijącym już koniom zestrugiwali kopyta, gotowali te rogowe wióry i tym się żywili. 14 maja 1942 roku zaczęło się niemieckie natarcie koncentryczne przeciw otoczonej armii. A w powietrzu ma się rozumieć tylko niemieckie samoloty. I dopiero wtedy, jak na urągowisko, nadszedł rozkaz Stalina pozwalający na cofnięcie się za rzekę Wołchow. I jeszcze trwały do początków lipca te beznadziejne próby przedarcia się. Tak, powtarzając jakby losy rosyjskiej drugiej armii generała Samsonowa z podobną bezmyślnością wrzuconej do kotła, zginęła druga szturmowa Własowa. Pewno, że tu była zdrada. Pewno, że było tu okrutne zaprzeństwo, ale ze strony Stalina. Zdrada to niekoniecznie zaprzedanie się za pieniądze. Ignorancja i niechlujstwo w trakcie przygotowań do wojny, niezdarność i tchórzostwo na początku działań, bezmyślne poświęcenie całych armii i korpusów, byle tylko dodać blasku swoim marszałkowskim szlifom. Jakiej jeszcze większej zdrady może dopuścić się naczelny dowódca? W przeciwieństwie do Samsonowa, Własow nie popełnił samobójstwa. Tułał się czas jakiś po lasach i bagnach, aby wreszcie pójść do niewoli 12 lipca w rejonie Siwerskiej. Wkrótce znalazł się w winnicy, w specjalnym obozie dla wyższych oficerów zorganizowanym przez hrabiego von Stauffenberga, późniejszego spiskowca, tego, który dokonał zamachu na Hitlera. Opieka opozycyjnych niemieckich kół wojskowych, nazwiska wielu z tych ludzi znajdujemy wśród uczestników spisku antyhitlerowskiego i na liście skazanych, towarzyszyła Własowowi w ciągu następnych 2 lat. Już po kilku pierwszych tygodniach pobytu w niewoli Własow razem z pułkownikiem Bojarskim, dowódcą 41. Dywizji Gwardyjskiej, sporządził memorandum. Twierdził w nim, że większość sowieckich obywateli i sowieckich wojskowych przyjęłaby z radością obalenie sowieckiej władzy, gdyby tylko Niemcy uznały nową Rosję za pełnoprawnego partnera. Być może na tak szybką przemianę wpłynęło również osobiste doświadczenie Własowa. Rodzice jego żony podlegli rozkułaczeniu. Córka formalnie ich się wyrzekła, pomagając im tylko ukradkiem. Teraz zaś i ona, i syn tych dwojga zapłacić musieli za nowy krok generała Jeńca. Pewnego dnia zniknęli oboje w czeluściach NKWD. Trzymając w ręku tę ulotkę, trudno było od razu uwierzyć, że to człowiek wybitny. Ktoś, kto starał życie w służbie władzy sowieckiej, a przy tym dawno i głęboko bolał nad losem Rosji. A następne ulotki, zawiadamiające o powstaniu Roa,
ruskaja oswoboditelnaja armia, nie tylko napisane były fatalną ruszczyzną, lecz nadto trąciły obcym zapaszkiem wyraźnie niemieckim. Nie tyle była w nim mowa o samej sprawie, ile o dobrej kaszy i wesołym nastroju panującym wśród żołnierzy. Niosło od tego ordynarną chełpliwością i nie chciało się wierzyć w istnienie tej armii. Jeżeli rzeczywiście istniała, to jakież mogły w niej być wesołe nastroje? Tak ulgać mógł właśnie tylko Niemiec. W istocie żadnej roa nie było prawie do samego końca wojny. Przez wszystkie te lata kilkaset tysięcy ochotniczych pomocników Hilfswillige rozsianych było po wszystkich niemieckich oddziałach, mając pełny albo tylko częściowy status kombatanta. Istniały także ochotnicze antysowieckie formacje złożone z niedawnych obywateli sowieckich, ale dowodzone przez Niemców. Pierwsi poparli Niemców Litwini. Nieźleśmy im dosolili w ciągu jednego roku. Następnie Ukraińcy zgromadzili całą ochotniczą dywizję SS, a Estończycy kilka kompanii SS. Na Białej Rusi powstała ludowa milicja dla walki przeciw partyzantom i osiągnęła stan 100 tysięcy bagnetów. Batalion turkiestański, tatarski batalion na Krymie. I to wszystko było plonem posianym przez władzę sowiecką, na przykład na Krymie, gdzie bezmyślnie niszczono meczety, podczas gdy zaborcza, ale dalekowzroczna Katarzyna łożyła z państwowej kasy na ich konstrukcję i rozbudowę. Także hitlerowcy po zdobyciu Krymu mieli dość rozumu, aby bronić islamu. Skoro tylko Niemcy zagarnęli nasze południowe prowincje, liczba ochotniczych batalionów jeszcze się zwiększyła. Powstał gruziński, ormiański, północno-kaukaski i 16 kalmuckich. A sowieckich partyzantów na tych obszarach południa prawie że nie było. Podczas odwrotu Niemców znad Donu wycofał się razem z nimi tabor kozacki, liczący koło 15 tysięcy ludzi, w tym połowa zdolnych do noszenia broni. Pod Łoktiem w okręgu briańskim w 1941 roku, jeszcze przed wkroczeniem Niemców, ludność miejscowa rozwiązała kołchozy, zaopatrzyła się w broń dla ochrony przed sowieckimi partyzantami, stworzyła istniejący aż do 1943 roku autonomiczny obwód, kierował nim inżynier Wasko Bojnikow, z własną zbrojną brygadą liczącą 20 tysięcy członków, walczącą pod sztandarem ze świętym Jerzym Zwycięzcą, która przybrała nazwę RONA, Ruskaja Oswoboditelnaja Narodnaja Armia. Jednakże autentycznej, wszechrosyjskiej armii wyzwoleńczej nie zdołano utworzyć, chociaż nie brakło fantazji ani prób jej stworzenia przez samych Rosjan, wzywających do walki o wyzwolenie swego kraju i przez grupy niemieckich wojskowych średniej rangi i bez wielkich wpływów, ale dobrze widzących, że nie da się wygrać wojny ze Związkiem Sowieckim, prowadząc jednocześnie szaleńczą hitlerowską politykę zaciekłej kolonizacji. Wśród tych wojskowych sporo było Niemców z Inflant i Kurlandii. Byli wśród nich również dawni carscy oficerowie, wyjątkowo dobrze znający rosyjską sytuację, jak kapitan Strickfeld. Grupa ta próbowała daremnie przekonać hitlerowskie kierownictwo o potrzebie zawarcia niemiecko-rosyjskiego aliansu. W ich fantazji armia miała już swoją nazwę i przyszły statut i naszywkę z rosyjskim krzyżem świętego Andrzeja na rękawie niemieckiego munduru. W osadzie Ossintorf pod Orłem w 1942 roku została stworzona z pomocą kilku rosyjskich emigrantów, Iwanow, Kromiadi, Igor Sacharow, Grigorii Lambsdorff, tak zwana jednostka eksperymentalna złożona z sowieckich jeńców, uzbrojona w sowiecki sprzęt i nosząca sowieckie mundury, ale z przedrewolucyjnymi epoletami i dawnym bączkiem na czapkach. Formacja ta w końcu 1942 roku składała się z 7 tysięcy ludzi, podzielonych na 4 bataliony, zdolne do przekształcenia się w pułki. Ludzie ci uważali samych siebie za kadrę przyszłej RNNA, Rosyjskiej Narodowej Ludowej Armii. Ochotników zgłaszało się więcej, niż jednostka ta mogła wchłonąć.
Brak było tylko jednego, pewności jutra, bo nikt nie miał zaufania do Niemców. I słusznie. W grudniu 1942 roku jednostka otrzymała nagle rozkaz, który przewidywał, aby każdy batalion oddzielnie wszedł w skład jakichś niemieckich oddziałów, przywdziewając niemieckie mundury. Tej samej nocy 300 ludzi uciekło do partyzantów. Jesienią 1942 roku Własow podpisał proklamację o zjednoczeniu wszystkich antybolszewickich formacji i tej samej jesieni 1942 roku hitlerowski sztab generalny odrzucił projekt grupy niższych rangą niemieckich oficerów, wedle którego Niemcy miały wyrzec się planu kolonizacji wschodu i zająć się w zamian stworzeniem rosyjskich narodowych sił. Ledwie tedy zdecydował się na feralny wybór, ledwie zrobił pierwszy krok na tej drodze, a już Własow okazał się potrzebny najwyżej dla propagandy. I tak już było do samego końca. Protegujące go kręgi wojskowe, licząc na to, że fakt dokonany podbuduje ich teorie, postanowiły proklamację Smoleńskiego Komitetu rozrzucić nad sowieckim frontem 13 stycznia 1943 roku, a były w niej obietnice wprowadzenia wszelkich demokratycznych swobód, zniesienia kołchozów i pracy przymusowej. I w tym samym miesiącu, styczniu 1943 roku, zabroniono formowania rosyjskich oddziałów większych niż batalion. Choć było to zakazane, proklamacja trafiła również do okręgów zajętych już przez Niemców, budząc niepokój i nadzieję. Partyzanci demaskowali niemieckie kłamstwa. Nie ma żadnego Smoleńskiego Komitetu i nie ma w ogóle żadnej rosyjskiej armii wyzwoleńczej. Ta inicjatywa pociągnęła za sobą następną imprezę. Agitacyjne rozjazdy Własowa wzdłuż i wszerz okupowanych prowincji, znów na własną rękę, nie zawiadamiając sztabu i Hitlera. Nasza mentalność, kształtowana przez totalny reżim, nie może sobie po prostu wyobrazić takiej samowoli. U nas ani kroku nie można uczynić bez zezwolenia najwyższej władzy. Ale nasz system jest nierównie sztywniejszy niż był nim nawet hitlerowski, bo krzepł wtedy już przez ćwierć wieku, a hitlerowcy usztywniali go dopiero 10 lat. W płaszczu własnego kroju, niepodobnym do sortów żadnej armii świata, brunatnej barwy, z czerwonymi generalskimi klapami, bez szamerunków i gwiazd, Własow odbył pierwszą taką podróż w marcu 1943 roku. Smoleńsk, Mohylów, Bobrujsk. Drugą zaś w kwietniu. Ryga, Pieczory, Psków, Gdów, Ługa. Te rozjazdy dodały ducha rosyjskiej ludności. Stwarzały wrażenie, że rodzi się niezależny rosyjski ruch, że niezależna Rosja może z martwych wstać. Własow występował w Smoleńsku i w Pskowie w teatrach pełnych pobrzegi. Mówił o celach ruchu wyzwoleńczego i całkiem otwarcie twierdził, że dla Rosji narodowy socjalizm jest nie do przyjęcia, ale że bolszewizmu nie sposób pokonać bez Niemców. Z tą samą szczerością padały pytania z sali. Czy to prawda, że Niemcy mają zamiar zrobić z Rosji swoją kolonię, a z Rosjan swoje bydło robocze? Dlaczego nikt dotychczas nie powiedział jasno, co będzie z Rosją po wojnie? Dlaczego Niemcy nie pozwalają na rosyjski samorząd w okupowanych okręgach? Dlaczego ochotnicy walczą ze Stalinem jedynie pod niemieckim dowództwem? Własow formułował odpowiedzi oględnie i kładł w nie więcej optymizmu, niż mógł sobie na to w tej chwili pozwolić. Natomiast niemiecki sztab zareagował rozkazem podpisanym przez feldmarszałka Keitla. W związku z bezczelnymi i z bezpodstawnymi wypowiedziami rosyjskiego jeńca generała Własowa, na jakie pozwolił sobie podczas wyjazdu na teren działań północnej grupy wojsk, przedsięwziętego bez zgody Führera i mojej, przenieść wyżej wymienionego natychmiast do obozu jeńców. Nazwiska generała wolno było używać jedynie dla celów propagandowych. Gdyby zaś jeszcze raz chciał osobiście zabrać głos, miał być oddany w ręce gestapo i unieszkodliwiony. Mijały ostatnie miesiące, w trakcie których miliony sowieckich ludzi znajdowały się jeszcze poza zasięgiem ręki Stalina. Wciąż jeszcze mogły chwycić za oręż i walczyć z bolszewicką niewolą, aby urządzić po swojemu własne życie.
Ale niemieckie kierownictwo działało bez cienia wahań. Właśnie 8 czerwca 1943 roku, tuż przed kursko-orłowską decydującą bitwą, Hitler oznajmił raz jeszcze, że rosyjska niezależna armia nigdy nie powstanie i że Rosjanie potrzebni są Niemcom jedynie jako siła robocza. Hitlerowi nie mieściło się w głowie, że jedyna historyczna możliwość obalenia reżimu komunistycznego zależy od wysiłku samej ludności imperium, od zrywu zadręczonego narodu. Takiej Rosji i takiego zwycięstwa Hitler bał się bardziej niż najgorszej klęski. Nawet po Stalingradzie, utraciwszy już Kaukaz, Hitler nie dostrzegł nowych elementów sytuacji. Właśnie wtedy, gdy Stalin coraz zręczniej wchodził w rolę pierwszego z obrońców ojczyzny, przywracał stare rosyjskie epolety, hołubił prawosławną cerkiew i likwidował Komintern, Hitler, pomagając mu w miarę swoich sił, we wrześniu 1943 roku kazał rozbroić wszystkie ochotnicze oddziały i posłać je do kopalni węgla. Wkrótce potem rozkaz uległ zmianie – przenieść rosyjskich ochotników na wał atlantycki do walki z aliantami. To już był właściwie koniec wszelkich projektów stworzenia rosyjskiej armii. A co robił Własow? Po części nie zdawał sobie sprawy z fatalnej sytuacji. Nie wiedział, że po jego rozjazdach znów jest uważany za jeńca i że los jego wisi na włosku. Po części zaś nie rozumiał, że stacza się po równi pochyłej wiodącej od nadziei do kompromisu z bestią. Podczas gdy jedynym ratunkiem przed bestiami apokalipsy jest nieustępliwość od pierwszej do ostatniej chwili. A zresztą czy ruch wyzwoleńczy rosyjskich obywateli przeżył kiedykolwiek taką chwilę? Od samego początku skazany on był na zagładę, jako jeszcze jedna ofiara rzucona na nieostygły stos 1917 roku. Pierwsza zaś zima wojny 41-42, gdy zginęło kilka milionów sowieckich jeńców, już ukuła łańcuch z kości tych ofiar. Pierwszymi jego ogniwami były kości rezerwistów, posłanych jeszcze latem bez żadnej broni na front dla ratowania bolszewizmu. Warto tu porównać Własowa z dowódcą 19. Armii, generał-majorem Michałem Łukinem, który jeszcze w roku 1941 godził się na walkę ze stalinowskim reżimem, żądając jednak gwarancji, że wyzwolona od komunizmu Rosja zachowa niezależność państwową, a gdy takiej gwarancji nie otrzymał, nie ruszył się krokiem z obozu jeńców. Własow zaś wolał nadzieję od gwarancji i chętnie dawał ucha uspokajającym wywodom swoich doradców. Nieraz chciał już zatrzymać się na tej drodze, cofnąć się, zrezygnować, ale zawsze znajdowały się nowe argumenty. Rozbroją wszystkich ochotników, jeńcy znajdą się w sytuacji bez wyjścia, ulegnie pogorszeniu los rosyjskich robotników w Niemczech. I wzięty w kleszcze tych argumentów, Własow w październiku 1943 roku podpisał list otwarty do ochotników wysyłanych na front zachodni, że to manewr tymczasowy i że to jest konieczne. Tak oto rozproszył się ostatek sensu tego gorzkiego ochotnictwa. Rosjan wysyłano jako mięso armatnie przeciw aliantom i do walki z francuskim ruchem oporu, a więc do walki z tymi jedynymi, do których Rosjanie w Niemczech czuli sympatię, doświadczywszy już i niemieckiego okrucieństwa, i niemieckiej pychy. Tym samym podkopana została skrywana nadzieja na porozumienie z Anglikami i Amerykanami, którą w głębi duszy żywili współpracownicy Własowa. Jeżeli alianci pomagają komunistom, to czy nie będą woleli pomóc demokratycznej i niekomunistycznej Rosji w walce przeciw Hitlerowi? W momencie krachu III Rzeszy, kiedy jasne się stanie sowieckie dążenie, aby narzucić swój ustrój całej Europie i całemu światu, czy Zachód będzie wtedy dalej popierał bolszewicką dyktaturę? Tędy biegła linia podziału między świadomością rosyjską a zachodnią, podziału do dziś dnia nieprzezwyciężonego. Zachód prowadził wojnę jedynie przeciw Hitlerowi, dlatego uważał za godziwe wszystkie środki i wszystkich sojuszników, a zwłaszcza już Sowiety. Zachód nie tylko nie mógł, ba, Zachód wcale nie chciał
bo to sprawę komplikowało i mąciło, założyć, że ludy ZSSR mogą mieć własne cele, wcale niezbieżne z celami komunistycznego rządu. Brzmi to tragikomicznie, ale nad pozycjami ochotniczych antysowieckich batalionów przysłanych przez Niemców na zachodni front alianci rozrzucali proklamacje, w których obiecywali tym, co przejdą na ich stronę, że natychmiast wyślą ich do Związku Sowieckiego. Dowódcy własowców w swoich rojeniach i nadziejach widzieli siebie jako trzecią siłę, to znaczy element niezależny od Stalina i Hitlera. Ale zarówno Stalin i Hitler, jak Zachód, wybijali im spod nóg te koturny. Dla Zachodu byli oni jedynie dziwną kategorią pomocników Hitlera, nie lepszych od innych kolaborantów. Że Rosjanie naprawdę są po drugiej stronie i że biją się zacieklej od wszystkich SS-owców, dowiedzieliśmy się rychło. W lipcu 1943 roku pluton Rosjan w niemieckich mundurach bronił na przykład przysiłka Sabakińskie Wysiełki. Walczyli z taką zaciętością, jakby te wysiełki sami zbudowali. Jednego z nich zapędzono do piwnicy, wrzucono tam granaty ręczne, zrobiła się cisza, ale zaledwie ktoś chciał zejść po niego, znów zaczynał szyć z automatu. Dopiero kiedy ciśnięto do piwnicy granat przeciwczołgowy, można było sprawdzić, co się tam właściwie działo. W piwnicy miał on jeszcze jamę i w niej się chował przed wybuchami granatów ręcznych. Trzeba wyobrazić sobie stopień ogłuszenia, kontuzji i beznadziejności, z jakim kontynuował walkę. Bronili oni na przykład także niezdobytego przyczółka mostowego nad Dnieprem na południe od Turska, gdzie przez 2 tygodnie bito się bez rozstrzygnięcia o kilkaset metrów terenu. I walki, i mrozy były lute, grudzień 1943 roku. W czasie tych nużących, wielodniowych, zimowych walk i my, i oni nosiliśmy na szynelach i czapkach białe, maskujące drelichy. I pod małymi kozłowiczami, jak mi opowiadano, zdarzył się taki wypadek. Przebiegając między sosnami, pogubiło się i zapadło obok siebie w śnieg 2 żołnierzy, strzelając ciągle, choć nie wiedzieli już dobrze do kogo i w jakim kierunku. Automaty mieli obaj sowieckie. Dzielą się amunicją, czasem jeden drugiego pochwali, czasem zaklnie, bo smar w automacie zamarza. Nareszcie zacięło się całkiem, doszli do wniosku, że warto popalić. Zrzucili z głów białe kaptury i nagle zobaczyli wtedy orła i gwiazdę na swoich czapkach. Skoczyli na równe nogi. Automaty nie chcą strzelać. Chwycili za lufy i tłukąc nimi jak kłonicami, zaczęli uganiać się za sobą. To już nie polityka, nie ojczyzna, macierz. To zwyczajny, jaskiniowy strach. Ja go oszczędzę, a on mnie tymczasem zabije. W Prusach Wschodnich, kilka kroków ode mnie, prowadzono z krajem szosy 3 wziętych do niewoli własowców, a szosą dudniła sobie 34. Nagle jeden z jeńców wyrwał się, skoczył i jaskółką rzucił się pod czołg. Czołg usiłował go wyminąć, ale mimo to przygniótł człowieka z krajem gąsienicy. Przejechany jeszcze się zwijał w konwulsjach, czerwona piana wystąpiła mu na wargi. Można go było zrozumieć, wolał żołnierską śmierć od powieszenia w katowni. Nie dano im wyboru. Nie mogli bić się inaczej. Nie mieli sposobu, aby tak walczyć, by jakoś bardziej się szczędzić. Jeżeli już czyste pójście do niewoli uznawane było u nas za niewybaczalny akt zdrady kraju, to co mówić o tych, którzy wzięli broń wroga do ręki? Zachowanie się tych ludzi nasza propaganda ze zwykłym prostactwem objaśniała. Po pierwsze, zdradzieckim charakterem, biologia, mieli to we krwi, i po drugie, tchórzostwem. No, wszystko tylko nie tchórzostwo. Tchórz rozgląda się za pobłażliwością, za litością. Do własowskich zaś oddziałów Wehrmachtu mogła tych ludzi zaprowadzić tylko bezgraniczna desperacja, tylko nieugaszona nienawiść do sowieckiego reżimu, tylko pogarda dla własnego bezpieczeństwa. Wiedzieli bowiem, że tu nie mignie nawet cień litości. W naszej niewoli ich rozstrzeliwano,
Zaledwie tylko z ust jeńca padło pierwsze wyraźniejsze słowo rosyjskie. Jedną taką grupę, która pod Bobrujskiem szła do naszej niewoli, zdążyłem jeszcze zatrzymać i ostrzec, żeby przebrali się w cywilne chłopskie szmaty i rozbiegli po wsiach. W rosyjskiej niewoli, tak samo jak w niemieckiej, najgorzej było Rosjanom. Ta wojna w ogóle nam uświadomiła, że najgorzej na świecie jest być Rosjaninem. Wspominam ze wstydem, jak przy penetracji, to znaczy grabieniu bobrujskiego kotła, szedłem szosą wśród rozbitych i powywracanych niemieckich samochodów i rozrzuconych dokoła zdobycznych przepychów. I nagle z zapadliny, gdzie ugrzęzły zatopione wozy i auta, brodziły zagubione niemieckie perszerony i dymiły w ogniskach te same zdobyczne cuda, usłyszałem krzyk o pomoc. Panie kapitanie, panie kapitanie, tak wołał po rosyjsku, wzywając ratunku piechur w niemieckich spodniach powyżej pasa, obnażony, cały już pokrwawiony, na twarzy, piersiach, barkach, plecach. A sierżant ze spec oddziału, jadąc wierzchem, poganiał go przed sobą razami knuta i napieraniem konia. Batorzył go po gołym ciele, nie dając mu obrócić głowy, nie pozwalając wzywać ratunku, poganiał go i siekł, aż występowały na skórze coraz nowe, czerwone pręgi. To nie była wojna punicka ani grecko-perska. Każdy mający władzę oficer każdej armii na świecie miał obowiązek położyć kres bezprawnemu dręczeniu. Każdej, owszem, ale czy naszej? Przy srogości i bezwzględności naszych kryteriów podziału ludzi? Jeżeli nie z nami, jeżeli nie nasz i tak dalej, to godzien jest tylko pogardy i unicestwienia. Tak więc bałem się bronić Własowca przed sierżantem ze spec oddziału. Nic nie powiedziałem i nie uczyniłem. Przeszedłem obok, tak jakbym nie słyszał, żeby tylko powszechnie znana zaraza nie przerzuciła się na mnie. A jeżeli ten Własowiec to jakiś wyjątkowy łotr? A jeżeli ten żandarm coś sobie o mnie pomyśli? A jeżeli? Albo jeszcze prościej, kto zna ówczesne stosunki w armii, niech powie, czy ten podoficer ze spec oddziału posłuchałby w ogóle kapitana liniowca? I z dzikim wyrazem twarzy żandarm dalej batorzył i poganiał bezbronnego człowieka jak bydle. Ten obraz na zawsze został mi w pamięci. To prawie przecież symbol archipelagu. Można by go dać na okładkę książki. Wszystko to oni przeczuwali, wiedzieli z góry, a jednak naszywali sobie na lewy rękaw niemieckiego munduru tarczkę z biało-niebiesko-czerwoną wypustką, krzyżem świętego Andrzeja i literami ROA. Brygada Kamińskiego z Łoktia Briańskiego liczyła 5 pułków piechoty, dywizjon artyleryjski i batalion broni pancernej. Wysłała część tych sił na front pod Dmitrowsk-Orłowski w lipcu 1943 roku. Jesienią jeden z jej pułków uparcie bronił Siewska i został w czasie tej akcji wybity do nogi. Sowieccy żołnierze dobijali rannych, a dowódcę pułku przywiązali do czołgu, wlekąc, aż przestał dawać oznaki życia. Ze swojego powiatu brygada wycofała się z rodzinami i taborami. Było ich ponad 50 tysięcy ludzi. Można sobie wyobrazić, jak NKWD przeczesało ten autonomiczny, antysowiecki powiat, gdy zdołało się tam dorwać. Gdy już porzucili swoje okolice, przyszło gorzkie wędrowanie, poniżający popas pod Lepelem, wykorzystywanie ich oddziału do walki z partyzantami, potem cofanie aż na Górny Śląsk, gdzie Kamiński dostał rozkaz wzięcia udziału w tłumieniu powstania warszawskiego. Nie potrafił odmówić wykonania rozkazu. Wybrał spośród swoich bojców 1700 nieżonatych w sowieckich uniformach z żółtymi opaskami i ruszył z nimi na Warszawę. Tak rozumieli Niemcy te wszystkie trójkolorowe odznaki, krzyże świętego Andrzeja i świętego Jerzego Zwycięzcy.
Język rosyjski i niemiecki były wzajemnie nieprzetłumaczalne. Nie miały wspólnych pojęć, nie pasowały do siebie. Bataliony z rozbitej na drobne oddziały jednostki z Osintorfu też zostały pchnięte przeciw partyzantom albo przerzucone na front zachodni. Pod Pskowem, w miejscowości Striemutka, stała na kwaterze w 1943 roku gwardyjska brygada ROA w sile kilkuset bagnetów. Miała kontakt z okoliczną ludnością rosyjską, ale jej rozrost został wstrzymany przez niemieckie dowództwo. Żałosne gazetki oddziałów ochotniczych kiereszowane były tasakami niemieckiej cenzury. Własowcom nie zostawało nic jak tylko mordercza walka, a na popasach wódka i wódka. Poczucie bliskiej zagłady, oto co było treścią istnienia przez wszystkie lata ich tułaczki, a żadnego wyjścia nie mieli. Hitler i jego kompania już w czasie ogólnego odwrotu, już w przededniu katastrofy, wciąż nie mogli przezwyciężyć swojej gruntownej nieufności do koncepcji odrębnych rosyjskich formacji, ani zdecydować się na cień niezależnej, niepodporządkowanej im Rosji. Dopiero wśród łoskotu ostatecznej klęski we wrześniu 1944 roku Himmler zgodził się na stworzenie ROA z pełnych rosyjskich dywizji, a nawet z własnym niedużym lotnictwem. W listopadzie zaś 1944 roku zezwolono na spóźnione widowisko, na zwołanie Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji. Dopiero jesienią 1944 roku generał Własow otrzymał pierwszą szansę działania, niby realną, ale zdecydowanie spóźnioną. Ogłoszona wtedy zasada Federacji Państwowej też nie przyciągnęła wielu. Wypuszczony przez Niemców z więzienia, również w 1944 roku, Ukrainiec Bandera odrzucił sojusz z Własowem. Oddziały wojskowe innych narodowości wyznające separatyzm widziały we Własowie rosyjskiego imperialistę i nie chciały poddać się jego kontroli. Ataman Krasnow również odmówił w imieniu kozaków. I dopiero 10 dni przed krachem Niemiec, 28 kwietnia 1945 roku, Himmler zezwolił na podporządkowanie kozackiego korpusu Własowowi. W hitlerowskim dowództwie trwał już chaos. Część dowódców pozwalała kierować rosyjskie jednostki ochotnicze do ROA. Inna część przeszkadzała temu. Patrząc realnie, trudno było zresztą każdy taki walczący oddział ściągać z frontu, podobnie jak przymusowych robotników ze wschodu, pragnących wstąpić do ROA, niełatwo było wyciągać z fabryk na zapleczu. Zresztą Niemcom wcale się nie śpieszyło z kierowaniem do armii Własowa nawet jeńców sowieckich. Ich maszyna nie była nastawiona na zwalnianie ludzi. Mimo to w lutym 1941 roku pierwsza dywizja ROA, połowę stanowili uchodźcy z Łoktia, była już sformowana i zaczęła formować się druga. Trudno było przypuścić, aby te dywizje zdążyły jeszcze wejść do walki w sojuszu z Niemcami. Starannie dawniej ukrywana, dziś kwitła we własowskim dowództwie nadzieja na konflikt między Sowietami a ich aliantami. Mowa o tym była nawet w memorandum niemieckiego Ministerstwa Propagandy, luty 1945 rok. Ruch Własowa nie jest we własnym mniemaniu związany na śmierć i życie z Niemcami. Występują w nim silne anglofilskie sympatie i projekty zmiany kursu. Jest to ruch wcale nie narodowo-socjalistyczny, i kwestia żydowska w ogóle tam nie jest brana pod uwagę. Dwuznaczność tej sytuacji znalazła odbicie także w manifestie Komitetu Wyzwolenia ogłoszonym w Pradze, że niby na słowiańskiej ziemi, 14 listopada 1944 roku. Nie obeszło się bez frazesów o siłach imperializmu z plutokratami Anglii i USA na czele, których potęga rodzi się z wyzysku innych krajów i ludów, i które maskują swoje przestępcze cele sloganami o obronie demokracji, kultury i cywilizacji. Ale nie było za to ani jednego słowa hołdu wobec narodowego socjalizmu, antysemityzmu czy wielkich Niemiec. Nazywano jedynie miłującymi wolność narodami wszystkich wrogów, aliantów. Wychwalała się pomoc Niemiec
na zasadach nieprzynoszących uszczerbku godności i niezależności naszej ojczyzny i wyrażało się nadzieję na honorowy pokój z Niemcami. Honorowy czy nie, ale na pewno nie gorszy od pokoju brzeskiego. Zresztą dzięki sytuacji na frontach mógł być lepszy od brzeskiego, a ponadto wszelkie jego korektywy zależałyby od ogólnych warunków pokoju w Europie. W manifestie widoczne były starania, aby zaprezentować się w charakterze demokratów, federalistów, włącznie z prawem wystąpienia z federacji. I pętała się po nim na chwiejnych nóżkach, niezupełnie jeszcze dojrzała, niepewna siebie, zależna od sowieckiego wychowania, myśl społeczna była mowa i o archaicznym ustroju carskim, i o gospodarczym i kulturalnym zacofaniu dawnej Rosji, i o ludowej rewolucji 1917 roku. Tylko antybolszewizm był konsekwentny. Cały ten jubel zorganizowano w Pradze raczej skromnie, z udziałem przedstawicieli protektoratu Czech i Moraw, to jest niemieckimi urzędnikami trzeciego rzutu. Cały manifest i towarzyszące mu audycje słyszałem wtedy na froncie przez radio i wrażenie było tylko takie, że jest to spektakl i niewczesny, i bez happy endu. W świecie zachodnim manifest nie zwrócił na siebie uwagi i ani o jeden włosek nie przyczynił się do zrozumienia sprawy. Miał za to wielkie powodzenie wśród robotników z Ostu. Podobno posypało się mnóstwo podań o przyjęcie do ROA. Sven Stenberg pisze o 300 tysiącach. I to w ciągu tych beznadziejnych miesięcy, kiedy Niemcy już się waliły, a ci nieszczęśni, zapomniani przez wszystkich sowieccy ludzie, mogli przeciw żelaznej lawinie Czerwonej Armii liczyć tylko na siłę swojego wstrętu do bolszewizmu. Jakież plany mogła mieć ta formująca się armia? Mogła przebić się do Jugosławii, połączyć się tam z kozakami, z korpusem rosyjskich emigrantów i szczetnikami Michajłowicza, aby bronić Jugosławii przed komunizmem. Ale czy mogło dowództwo niemieckie w najcięższych dla siebie miesiącach pozwolić, aby na jego zapleczu formowała się bez przeszkód osobna armia rosyjska? Niecierpliwie wysyłali na wschodni front to oddział przeciwczołgowy Sacharowa, Lambsdorffa, aż do Pomorza, to całą pierwszą dywizję nad Odrę. A co Własow na to? Pokornie oddawał. Działało prawo raz przyjętej taktyki ustępstw, chociaż oddając jedyną gotową dywizję, pozbawiał sensu plan stworzenia całej armii. Argumenty zawsze znajdowały się pod ręką. Niemcy nam nie ufają. Pierwsza dywizja przekonała ich swoimi akcjami i wtedy formowanie ROA pójdzie szybciej. Tymczasem szło coraz gorzej. Druga dywizja i brygada rezerwy, razem 20 tysięcy ludzi, aż do samego maja 1945 roku była jedynie bezbronną chmarą, nie tylko bez artylerii, ale prawie bez karabinów i nawet bez porządnych sortów mundurowych. Pierwszą dywizję, 16 tysięcy bagnetów, Niemcy posłali na stracone pozycje, na zgubę. I tylko ogólny już rozkład Reichu pozwolił dowódcy dywizji Buniaczenko wyprowadzić ją na własną rękę z pierwszej linii i wbrew oporowi dowództwa niemieckiego przebić się do Czech. Po drodze uwalniali sowieckich jeńców i ci przyłączali się, żeby być razem z Rosjanami. Znaleźli się pod Pragą w początkach maja. Tu wezwali ich na pomoc Czesi, którzy wszczęli w stolicy powstanie 5 maja. Dywizja Buniaczenko 6 maja wdarła się do Pragi i w ostrych walkach 7 maja uratowała powstanie i samo miasto. I jakby na urągowisko, jakby dając atest dalekowzroczności, najbardziej nawet krótkowzrocznym Niemcom, pierwsza dywizja Własowców swoją pierwszą i ostatnią samodzielną bitwę stoczyła zwycięsko z Niemcami. Cały swój gniew i gorycz, które narosły przeciwko Niemcom w ściśniętych przymusem sercach przez te 3 okrutne i bezmyślne lata, zniewoleni Rosjanie wyładowali teraz w ataku na niemiecką załogę. Czesi witali Rosjan kwiatami. Wtedy rozumieli, o co chodzi, ale czy wszyscy, aby zapamiętali, jacy to Rosjanie, uratowali ich miasto? U nas teraz uchodzi za pewnik, że Pragę
wyzwoliły sowieckie wojska. I rzeczywiście, na życzenie Stalina, Churchill w tamtych dniach wcale nie śpieszył się z dostawami broni dla Prażan. Amerykanie wstrzymali swój marsz, aby pozwolić Sowietom zająć Pragę. A Józef Smarkowski, owego czasu przywódca praskich komunistów, nie mogąc przewidzieć, co w przyszłości się stanie, wyklinał zdrajców Własowców i chciał być wyzwolony jedynie sowieckimi rękoma. Przez wszystkie te tygodnie Własow żadnych dowódczych talentów nie przejawia. Czuje się zagubiony, tonie w bezwyjściowej desperacji. Nie on kieruje pierwszą dywizję do Pragi, wystawia drugą i drobniejsze oddziały na pastwę niejasnej sytuacji. Czas mija i nikt nie znajduje sił do wprowadzenia w życie zamiaru połączenia się z kozakami. Własow odrzuca tylko konsekwentnie możliwość samotnej ucieczki. Czekał na niego samolot, miał się schronić w Hiszpanii. I ogarnięty paraliżem woli, gra już tylko partię finałową. Jedyna działalność, jakiej poświęca się w ciągu tych ostatnich tygodni, to ekspediowanie tajnych delegacji dla szukania kontaktów z Anglo-Amerykanami. Inni członkowie sztabu, generałowie Druhin, Meandrow, Bojarski, robią to samo. Myśleli o tym jedynie, aby teraz, na samym końcu, przydać się aliantom. Wtedy ich długie trzymanie lba w niemieckiej pętli otrzyma jaśniejszy sens. Wciąż tliła się, nie, płonęła w nich taka nadzieja. To już koniec wojny, oto nadchodzi chwila, kiedy potężni Anglo-Amerykanie mogą zażądać od Stalina zmiany polityki wewnętrznej. Oto prą na spotkanie dwie armie, z zachodu i ze wschodu, no i zetrą się ze sobą nad startym na proch Hitlerem. Toć w takiej chwili Zachód tylko skorzysta, jeżeli nas zachowa przy życiu i użyje do walki. Przecież powinni rozumieć, że bolszewizm to wróg całej ludzkości. Nie. Wcale tego nie zrozumieli. Och, ta zachodnia demokratyczna tempota. Że jak? Powiadacie, że jesteście polityczną opozycją? Albo to u was jest opozycja? A czemuż to nigdy nie przejawiała się publicznie? Jeżeli wam się Stalin nie podoba, wracajcie do domu i przy okazji pierwszych wyborów wybierzcie kogo innego. O, to będzie uczciwy sposób. A po co było brać broń do ręki, to jeszcze niemiecką? Nie, teraz mamy obowiązek oddać was Stalinowi. Inaczej się nie godzi. Zresztą nie możemy psuć sobie stosunków z tak dzielnym sojusznikiem. W II wojnie światowej Zachód bronił własnej wolności i obronił ją dla siebie. A nas i Europę Wschodnią wepchnął w niewolę, gdzie dna nie widać. Ostatnią próbą ratunku była dla Własowa deklaracja, że dowództwo ROA gotowe jest stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym i że wydanie jego armii sowieckim władzom na pewną śmierć sprzeciwia się prawu międzynarodowemu, podobnie zresztą jak ekstradycja działaczy ruchu opozycyjnego. Nikt tego pisku nawet nie usłyszał, a większość amerykańskich dowódców ze zdziwieniem dowiedziała się o istnieniu jeszcze jakichś tam niesowieckich Rosjan. Zaszeregować ich do sowieckiej gromady było rzeczą naturalną. ROA nie skapitulowała przed Amerykanami zwyczajnie, lecz błagała, aby przyjąć kapitulację w zamian za jedyną gwarancję – nie wydawania ich Sowietom. I amerykańscy oficerowie średnich rang, nie mający styczności z wielką polityką, czasami naiwnie to obiecywali. Wszystkie podobne obietnice zostały później złamane. Jeńców oszukano. Ale cała pierwsza dywizja 11 maja pod Pilznem, a także prawie cała druga, natknęła się na amerykański zbrojny mur. Amerykanie odmówili wzięcia ich do niewoli. Nie pozwolili wejść do swojej zony. W Jałcie Churchill i Roosevelt podpisali zobowiązanie do obowiązkowej repatriacji wszystkich sowieckich obywateli, zwłaszcza wojskowych. Nigdzie przy tym nie była omówiona kwestia zgody na taką repatriację, czy niezgody i przymusu. Gdzież bowiem jest jeszcze na ziemi kraj, gdzie jest taka ojczyzna, do której nie chcą wracać dobrowolnie jej synowie?
Cała krótkowzroczność Zachodu przejawiła się w tym jałtańskim podpisie. Amerykanie nie uznali więc kapitulacji, a sowieckie czołgi były już w odległości kilku kilometrów.